Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Witam wszystkich na sobotnim nabożeństwie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Na początek chwalmy Pana pieśnią numer 192, Kiedyż ujrzę Pana. Czytam psalm 93. Pan jest królem, obległ się w dostojność. Pan obległ się i przepasał mocą. Utwierdził okrąg świata tak, że się nie zachwieje. Mocno stoi twój tron od dawna, tyś jest od wieczności. Podnoszą rzeki, Panie, podnoszą rzeki swój głos, podnoszą rzeki swe wzburzone fale. Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, mocniejszy jest Pan na wysokości. Świadectwa Twoje są godne wiary. Ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość po wsze czasy. Amen. Do modlitwy uklękniemy z siostrą Grażyną. Święty nasz Panie i Boże, przychodzimy przed Twój majestat, przed niebiański tron, aby oddać Ci chwałę w tym świętym dniu, który jest pamiątką Twojego stworzenia. Chcemy tym samym przyznać się do tego, że uznajemy Cię za Stwórcę, ale i więcej, za Zbawcę, za Tego, który wykupił nas od wiecznej śmierci. Panie, każdy z nas, każdy, kto tutaj jest i
kto jeszcze tutaj dotrze, potrzebuje Twojej łaski, Panie. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Tylko Ty jesteś sprawiedliwy. Dlatego prosimy Ciebie, abyś w swojej łaskawości okrył nas szatą czystą i świętą. Abyś zakrył nasze grzechy, abyś je wybaczył. Byśmy bez przeszkód mogli uczestniczyć w tej świętości, którą zarezerwowałeś na sabat. Chcemy teraz podczas tego nabożeństwa wraz z Twoimi aniołami, wraz ze wszystkimi stworzeniami oddać Ci chwałę. Dziękujemy Ci, że możemy to uczynić przez zasługi Jezusa. I prosimy, abyś błogosławił każdą chwilę tego nabożeństwa, abyś błogosławił nasze serca, abyś błogosławił tych, którzy nie mogą tutaj być i na różne sposoby chcą Ci oddawać w samotności, w chorobie cześć. Prosimy, abyś dawał wytchnienie od chorób, cierpienia i wszelkich trosk, abyśmy mogli poczuć się naprawdę wolni. Tobie i tylko Tobie oddajemy chwałę i cześć, dziękując Ci za wszystko w imieniu Jezusa. Amen. Pozostajmy stojąc, zaśpiewajmy pieśń numer 220. Czy masz miejsce dla Jezusa?
Usiądźmy. Teraz nadszedł czas apelu ewangelizacyjnego, do którego zapraszam Anię Śnigurenko. Witajcie. Dzisiejszy apel będzie taką trochę odpowiedzią zwrotną na moje apele, które miałam tutaj dwa na temat misji, która jest prowadzona na Ukrainie, a dokładnie ośrodka ewangelizacyjnego, który tam powstaje w miejscowości Cherson, z którego pochodzi mój mąż i gdzie mieszkają teraz jego rodzice. Tak w ramach przypomnienia, ten zbór, taki malutki zbór w tej miejscowości Cherson, który liczy może 50-70 osób, miał ogromne pragnienie, żeby zrobić centrum ewangelizacyjne na całe miasto. I oni się o to bardzo modlili i nie mieli właściwie w ogóle żadnych środków, ale ustalili, że codziennie o 5 rano będą się spotykać, żeby modlić się w tej intencji. I spotykali się, modlili się, szukali miejsca. No i pamiętam, że jak teściowie mi mówili o kwotach, które chcieli wydać na te, bo tam było jedno miejsce, drugie, to byłam przerażona, bo to na polskie pieniądze nawet było bardzo dużo. Ale po prostu ci ludzie mieli taką wiarę, że modlili się i wytrwale wierzyli, że Pan Bóg im pomoże i że uda im się. I znaleźli ośrodek za 250 tysięcy dolarów. Kupili szkołę, starą posowiecką szkołę. Zbieraliśmy tutaj pieniądze. Ja wam pokazywałam zdjęcia tej szkoły, jak ona wyglądała po kupieniu. I to w ramach przypomnienia to są właśnie, to tak to wyglądało mniej więcej. Budynek w strasznym stanie, obszarpany, tynki odpadające, ale oni wierzyli, że da się z tego coś zrobić. I tak jak wam wspominałam, wszyscy zborownicy, to nie było tak, że jak u nas tutaj jest, że wynajmujemy firmę, że my sami nic nie robimy, ewentualnie pozbieramy pieniążki. Ale oni nie mieli takich możliwości, żeby wynajmować firmy budowlane. Robili to ten remont własnymi siłami. I tutaj właśnie modlące się dzieci. Dzieci bardzo chciały mieć szkołę, chrześcijańską szkołę. Dzieci się modliły o to, żeby ten projekt się udał. I w międzyczasie, jak już kupili ten budynek, dzieci się spotykały na zajęciach w bardzo ciasnych salach w budynku kościelnym, który teraz jest używany. Tu jest zdjęcie ze starszymi paniami, które remontują. Tak jak mówiłam, że w remoncie brali udział po prostu zborownicy, bo ich nie było stać na to, żeby wynająć firmę. A to już jest odremontowany budynek. Właściwie tutaj z wierzchu może nie wygląda zbyt efektownie, ale w środku widać, że ci zborownicy własnymi rękoma naprawdę doprowadzili te pomieszczenia do takiego stanu, po prostu są wyremontowane. To jest zdjęcie dziewczyny, która własnoręcznie malowała ściany w różne dekoracje. I naprawdę wszyscy byli zaangażowani, żeby doprowadzić to do takiego stanu, który jest teraz. Tam są już łazienki, są szatnie. Byliśmy w tej szkole w sierpniu, w połowie sierpnia i chcieli ruszyć na początku września z zajęciami. Niestety się nie udało na początku września, z 1 września, ale udało się rozpocząć rok szkolny niecałe dwa tygodnie później. Tutaj jeszcze, jak widzicie na zdjęciach, widać, że to jest miejsce, gdzie ochroniarz urzęduje, że jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. Dlatego, że w tym budynku ma być zbór, który jeszcze nie jest, w ogóle jest pomieszczenie przeznaczone na zbór, które w ogóle nie jest wyremontowane. Właściwie jest przygotowana szkoła dla dzieci do klas chyba 4-5. Jeszcze są kafelki do układania, są jeszcze pomieszczenia, które wyglądają tak jak na początku niektóre, bo jeszcze nie jest wszystko wyremontowane. Oni docelowo chcą tam zrobić w ogóle całą szkołę podstawową. W tej chwili jest przedszkole i szkoła podstawowa do tych klas 4-5. I chciałabym wam bardzo podziękować każdej osobie, która
przyłożyła się tutaj, żeby mieć jakikolwiek wkład. Mieliśmy tutaj 1000 zł chyba, czy 1500 z całego zboru. Nazbieraliśmy, żeby tam im pomóc. Jedna osoba, anonimowy darczyńca, dał aż 10 tysięcy. Dzięki temu udało się tam zrobić elektrykę. I wiecie, ja jestem pod wrażeniem wiary tych ludzi. Oni są z biednego kraju, o wiele biedniejszego niż nasz. Mają takie pragnienie, żeby robić coś dla Pana Boga. Stawiają sobie wysoko poprzeczki, ale to wynika z ich wiary, bo tak naprawdę to no, takie centrum ewangelizacyjne to jest naprawdę duże przedsięwzięcie. I też jak byliśmy teraz na Ukrainie, byliśmy tam nad Dnieprem, spotkaliśmy znajomą Dimę, młodą dziewczynę. No i właśnie takiej mówiłam, że zbieraliśmy tutaj dary i że chcielibyśmy pojechać też tam zobaczyć, jak to wygląda, żeby też tutaj, żebyście wy też widzieli, że to nie jest tak, że my tam sobie gdzieś zbieramy i że to idzie nie wiadomo gdzie, ale żebyście widzieli też owoce tego. No i ta dziewczyna też opowiadała mi takie doświadczenie, że oni potrzebowali gumoleum, żeby zrobić posadzki, tam jakby wykończyć podłogi w klasach, no bo jakby no, to jest w trochę niższych kosztach, drewnianej podłogi nie mogą sobie pozwolić tam zrobić, no ale nawet na to nie mieli pieniędzy. No i tak mówi, że oni się zastanawiali, tak mieli spotkanie, się zastanawiali, co robić, czy kupować, czy nie, czy zamawiać, bo to kolejny jakiś tam dług. No i ona mówi, że no, oni tak uwierzyli, że no, Pan Bóg na pewno im pomoże i że znajdzie jakoś pieniądze. I oni zamówili te gumoleum i rzeczywiście pieniądze się na to znalazły. I właśnie tak opowiadała, że mieli bardzo dużo doświadczeń związanych właśnie z tym centrum ewangelizacyjnym. Że Pan Bóg właśnie im pomagał. I też wczoraj rozmawiałam z teściami, no mają jeszcze sporo długów, bo też szkoła jest w trakcie budowy i chcą tam zrobić jeszcze centrum zdrowia, chcą zrobić tam zbór, chcą tam sprzedawać książki, chcą, żeby po prostu ludzie mieli miejsce, do którego przyjdą i będą mogli usłyszeć od Panu Bogu. I wiecie, ja bym chciała, żebyśmy też tutaj się modlili o taką wiarę dla nas, żebyśmy też mieli takie pragnienie robienia czegoś dla Pana Boga i żebyśmy stawiali sobie wyżej poprzeczki niż nam się wydaje, że można by było coś zrobić. Żebyśmy po prostu mieli taką wiarę i żebyśmy chcieli działać i żebyśmy to, co rozpoczniemy, żebyśmy to prowadzili do końca. Żebyśmy, mając o wiele większe możliwości tutaj finansowe, materialne, też jakby, żeby to był jakiś taki nasz cel, poza tym, co robimy prywatnie w życiu, poza tym, do czego dążymy prywatnie w życiu. Żebyśmy jako zbór też mieli jakieś takie większe działania dla Pana Boga, nie tylko takie malutkie. Na koniec chciałabym jeszcze Wam poprosić o odtworzenie filmiku. To jest filmik, który oni nakręcili po pierwszym dniu szkoły. No tak jak mówiłam, to trochę się przesunęło, to chyba był 8 czy 10 września, kiedy pierwszy raz się zjawili. To są zdjęcia z rozpoczęcia szkoły i chciałabym Wam powiedzieć też, że do tej szkoły przychodzą też dzieci nie tylko adwentystyczne. To jest szkoła chrześcijańska, typowo adwentystyczna, ale jest bardzo dużo dzieci, które są spoza rodzin adwentystycznych. I te dzieci bardzo czekały, żeby tą szkołę otworzyć i to będą zdjęcia z pierwszego dnia szkoły, chyba nawet tam z lekcji. To jest taki filmik, który podsumowuje to, jak oni ruszyli już konkretnie z tym projektem. Nie wiem, czy tutaj w zborze jeszcze będziemy mieli jakąś zbiórkę taką zorganizowaną, może porozmawiam z pastorem, żeby zorganizować, ale jeżeli ktoś z Was miał pragnienie, żeby przekazać takie pieniążki na ten cel jeszcze, to ja Was proszę, żebyście z kopertami do Pawła Stolarskiego, nie do mnie, bo ja też się czuję niezręcznie jako pośrednik, ale do Pawła Stolarskiego jako skarbnika i ja myślę, że on wtedy przekaże mi, ja wtedy przekażę rodzicom Dimy, którzy zawiozą to, żeby to trafiło tam na miejsce, żeby oni mogli te pieniążki zużytkować i dalej rozwijać to, czego już się podjęli. I też proszę Was o modlitwy, żeby Pan Bóg jakoś dalej to prowadził, żeby im błogosławił, żeby znaleźli środki, żeby dalej mogli funkcjonować i żeby ta szkoła się rozwijała ku chwale Pana Boga i żeby jak najwięcej ludzi dzięki temu mogło Go poznać.
Miałam już tu nie wychodzić, ale przypomniała mi się jedna jeszcze taka sytuacja, jak byliśmy tam sierpnia, to widzieliście, to były zdjęcia z tamtego pomieszczenia, jak to wyglądało w tamtym czasie, czyli tak naprawdę nawet ściany nie były pomalowane, właściwie no, te pomieszczenia były wykończone w takim stanie surowym i my tak kręciliśmy nosami i oni z taką wiarą mówili, że nie, że oni ruszą we wrześniu, oni na pewno ruszą z tą szkołą. I tam była też babcia Dimy i ona taka, no nie jest adwentystką i tak, no, chodzi na spotkania, ale i ona mówi, no gdzie wy tutaj w ogóle, jak wy chcecie lekcje zaczynać? Ale naprawdę ta ciocia, która tutaj pracuje w tej szkole, mówi, że my damy radę, że my zaczniemy. I widzicie już tutaj na zdjęciach, widać ławki, dzieci, szkoły, pomieszczenia są pomalowane i naprawdę oni z tym ruszyli, więc no chwała Bogu za to, że podtrzymuje i naprawdę jest takim niesamowitym Bogiem, który nam pomaga. Kiedy tylko my chcemy, to On nas niesie i naprawdę wspiera. I niech będzie Mu za to cześć i chwała. Amen.
Teraz nadszedł czas szkoły sobotniej, na której możemy wspólnie czytać, studiować Pismo Święte. Proszę nauczycieli o objęcie klas. Klasa anglojęzyczna tutaj będzie w bocznej sali. Klasa dla osób słabiej słyszących w tym pomieszczeniu. Klasa dla dzieci będzie na balkonie. Jeszcze klasa rosyjsko-ukraińska też na tyle sali będzie. Tytuł dzisiejszej lekcji to Stawianie czoła opozycji. Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Uczymy się o Ezdraszu i Nehemiaszu, dwóch wspaniałych mężach Bożych. Pierwszy był kapłanem, a drugi urzędnikiem państwowym. Z ich historii czerpiemy cenne nauki. Temat zajęć, stawianie czoła opozycji. To nie jest tylko odległa historia, bo każdy człowiek, który także dziś pragnie być narzędziem w ręku Boga, spotyka się ze sprzeciwem. Jak sobie z tym radzić? Co zrobić, żeby takie doświadczenia wzmacniały nas i przybliżały do Boga? To będzie przedmiot naszego studium. Miło nam, że jesteście z nami.
Cieszę się, że wszyscy tu jesteście. Kto z was spotkał się kiedyś ze sprzeciwem? Przez apostoła Piotra Jezus mówi o cierpieniu z powodu sprawiedliwości. Chodzi o sprzeciw wywołany nie naszą samowolą, ale tym, że czynimy to, czego Bóg sobie życzy. Cieszymy się, że jesteście z nami. Przypominam o naszej aplikacji na smartfony. Nazywa się Hope Channel. Możecie wybrać interesujący was program. Jednym z nich jest Szkoła Sobotnia Hope Channel. Na ekranie właśnie pojawił się Travis, jeden z moich ulubionych uczestników studium, oraz Heidi, która też jest dzisiaj z nami. Mamy wspaniałe materiały dostępne w różnych językach. Oprócz naszych audycji jest też wiele innych programów biblijnych. Odwiedźcie App Store lub Google Play, żeby pobrać darmową aplikację. Kiedyś była ona bardzo prosta, korzystano z niej w 150 krajach. Można powiedzieć, że ta obecna ma turbo doładowanie. Koniecznie ją pobierzcie. A propos docierania do różnych miejsc na świecie. Oto pierwsza wiadomość, jaką otrzymaliśmy z wyspy Ukerewe. Jest to największa z wysp śródlądowych na kontynencie afrykańskim. Leży ona na jeziorze Wiktorii w Tanzanii. Pisze do nas Baraka. Mam 43 lata. Mieszkam na wyspie Ukerewe i codziennie oglądam Szkołę Sobotnią Hope Channel. Poczytałem nieco o tej wyspie. Okazuje się, że znajdują tam schronienie osoby dotknięte albinizmem. W niektórych kulturach albinosi są prześladowani. Jak widać, chronią się na wyspie Ukerewe. Pozdrawiam was wszystkich gorąco. Niech Bóg nam błogosławi. Amen. Brako, dziękujemy ci za wiadomość. Jesteśmy podekscytowani. Pewnie wielu z nas posłuży się wyszukiwarką, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o miejscu, w którym mieszkasz. Cynthia pisze do nas z amerykańskiego stanu Michigan. Jason pochodzi z tego stanu. Czy chciałbyś przekazać Cynthia pozdrowienia? Nie jestem adwentystką, ale podobają mi się programy Hope Channel, szczególnie zajęcia w szkole sobotniej. Wasze nauczanie płynie bezpośrednio z Biblii. W poprzednim miejscu zamieszkania uczęszczałam do zboru baptystycznego. Zauważyłam kilka różnic, ale cieszę się, że wszyscy oddajemy cześć temu samemu Bogu i że kochamy Go oraz Jezusa, naszego Zbawiciela. Oglądam kilka chrześcijańskich programów. Podnosi mnie na duchu myśl, że w telewizji wciąż głosi się Słowo Boże. Możemy wybierać do oglądania dobre programy. Dziękujemy za wiadomość. Tak, to jest nasz wybór. Miło nam, że należysz do naszej szkolnej rodziny. Oto wiadomość od małżeństwa darczyńców. Cieszymy się nieustającymi błogosławieństwami naszego Pana. To jest wiadomość z Dakoty Południowej. Pragniemy podzielić się z wami drobną częścią tych błogosławieństw. Zespół Szkoły Sobotniej Hope Channel zajmuje ważne miejsce w naszym życiu. Każdy sabat rozpoczynamy od oglądania tych rozważań. Dziękujemy wam za wszystko. Nieśmy chwałę Panu aż do Jego rychłego powrotu i dar w wysokości $2000, dzięki któremu nadawane będą programy biblijne. Dziękujemy za wsparcie każdej osobie, która z nami współpracuje. Napisała do nas również Justyna. Dziękuję wam, że wciąż zgłębiacie i objaśniacie Słowo Boże. Szkoła Sobotnia Hope Channel jest Bożym narzędziem niosącym Jego światło. Chwała Bogu. Ostatnia dziś wiadomość nadeszła do nas od pastora z amerykańskiego stanu Nebraska. Pastor Doyle. Doyle to jego imię. Oto co pisze. Prowadzę zajęcia biblijne i uczę w szkółce niedzielnej. Codziennie z przyjemnością oglądam programy Szkoły Sobotniej Hope Channel.
Bardzo podobają mi się proste, interakcyjne i rzeczowe rozważania biblijne, a także świadectwa składane przez ich uczestników. Modlę się o Boże błogosławieństwo dla was. Mieszkam w Omaha. Szukałem programów religijnych prezentujących nieskażoną Ewangelię. Znużyły mnie te poszukiwania, ale kiedyś natknąłem się na szkołę sobotnią Hope Channel, a Duch Święty wzmógł moje pragnienie do oglądania tych programów. Duże wrażenie robi na mnie bardzo wyraźne i zwięzłe nauczanie Biblii oraz wymiana myśli. Jestem pastorem baptystycznym. Nauczanie Słowa Bożego jest moją radością. Moje kazania mają charakter dydaktyczny, więc nie trudno się domyślić, że oglądając szkołę sobotnią Hope Channel, jestem w siódmym niebie. Korzystam z tych programów 6 dni w tygodniu. Niech Bóg nadal darzy was obfitością swoich błogosławieństw. Pastorze, niech Bóg błogosławi również tobie. Dziękujemy za wiadomość z Nebraski. Czyż to nie jest ekscytujące? Wiadomości z wyspy na jeziorze Wiktorii od pastora z Nebraski. Bóg porusza ludzkie serca. Piszcie do nas bez względu na to, gdzie mieszkacie na obliczu Ziemi. Pewnie moglibyśmy otrzymać maile również spoza Ziemi. Korzystajcie z podanego adresu. Wasze maile sprawiają nam radość. Jesteście ochotnikami. Ja też byłem ochotnikiem przez 7 lat, aż zostałem prezesem telewizji. Spotykamy się tu, bo zależy nam na misji. Cieszymy się, że wy również bierzecie w niej udział. Potrzebujemy teraz waszej pomocy, bo będziemy śpiewać pieśń przewodnią ze słowami z Psalmu 25. Do ciebie, Panie, wznoszę duszę moją. Boże mój, tobie ufam. Śpiewajmy. Psalmista śpiewał te słowa 3000 lat temu. Melodia była inna, ale pewnego dnia Dawid powie: znam słowa tej pieśni. Zostały one przekazane przez Ducha Świętego. To piękne słowa. Myślę, że byłaby to dobra pieśń dla Ezdrasza i Nehemiasza. Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu. Opozycja była wtedy ostra. Dowiedzmy się, jaka nauka płynie dla nas z wydarzeń i postaw ludzkich tamtych czasów. Jako ludzie Boży w ostatnich dniach historii świata pragniemy być wierni Bożemu powołaniu. Przyjmując Jego wezwanie, spotykamy się ze sprzeciwem. Módlmy się. Ojcze w niebie, ucz nas podczas tego studium przez swojego Świętego Ducha. Dziękujemy Ci i wielbimy Cię w imieniu Jezusa. Amen. Rozpoczniemy od 4 rozdziału Księgi Ezdrasza. Która fala wygnańców wróciła do Judy za czasów Ezdrasza? Czy to była pierwsza fala? Nie. Pierwszą grupę poprowadził Zorobabel w 538 roku. Teraz jesteśmy około roku 457. Minęło 80 lat. Wraca druga fala wygnańców. Pierwsza grupa spotkała się ze sprzeciwem. Liza, Księga Ezdrasza, rozdział 4, od wiersza 1-5. Dlaczego żydowscy wygnańcy, którzy wrócili do Jerozolimy, nie pozwolili innym ludziom pomóc sobie w odbudowie świątyni? Czytam z Biblii Warszawskiej. A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu, Bogu Izraela,
Przystąpili do Zerubabela, do Jeszuły i do naczelników rodów i rzekli do nich: będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak wy i składamy mu ofiary od czasów Asarhadona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Lecz Zerubabel, Jeszuła i pozostali naczelnicy rodów z Izraela odpowiedzieli im: nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana, Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król perski. Odtąd tubylcy studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. Ponadto przekupywali przeciwko niemu dostojników dworskich, aby unicestwić ich zamierzenia, póki żył Cyrus, król perski, aż do rządów Dariusza, króla perskiego. Ezdrasz opisuje tu wydarzenia, które miały miejsce, gdy Zorobabel wrócił z pierwszą falą wygnańców. Okazuje się, że miejscowi chcieli pomóc repatriantom w odbudowie świątyni. Odbudowę murów zaplanowano na później, najpierw świątynia. Dlaczego Zorobabel i Jeszuła nie przyjęli pomocy? Przecież przydałaby się każda para dłoni. Heidi? Też się nad tym zastanawiałam. Przecież powiedzieli, że czczą tego samego Boga. Dlaczego odrzucać czyjąś pomoc? Zebrałam trochę informacji na ten temat. W pewnej książce autorka pisze, że ludzie ci okazywali nieposłuszeństwo Bogu, bo ich wierzenia były przemieszane z wierzeniami ościennych ludów. De facto dopuścili się odstępstwa. Odmowa przyjęcia ich pomocy była mądrą decyzją, bo w ten sposób repatrianci chronili się przed odstępstwem. To jest wybieg naszych wrogów, którzy chcą skłonić nas do okazywania nieposłuszeństwa Bogu. A przecież to właśnie stąd wzięły się nasze problemy. Zrobimy wszystko, żeby tego uniknąć. Reakcja rzekomych pomocników pokazuje, że repatrianci mieli rację. Nawet jeśli ktoś nie dysponuje tymi dodatkowymi informacjami, to wystarczy, że przeczyta kilka wersetów dalej, jaka była reakcja tych ludzi na odmowę. Puja? Sam Ezdrasz nazywa ich w tym sprawozdaniu wrogami. To prawda, choć pewnie nie od razu było to jasne. Przejrzenie ich zamiarów mogło zająć trochę czasu. Gdy tylko okazało się, że sprawy nie poszły po ich myśli, ukazali swoje prawdziwe oblicze. Studzili zapał ludu judzkiego i siali zamęt podczas odbudowy. Przekupywali przeciwko nim dostojników dworskich, żeby unicestwić ich zamierzenia. Posługiwali się podstępem. Nie mówili: jesteśmy waszymi wrogami, popadliśmy w odstępstwo, będziemy wam utrudniać realizację planów. Czy ta strategia oparta na oszustwie przypomina wam kogoś innego? Stefani? W Ogrodzie Eden szatan posłużył się oszustwem, żeby zwieść Ewę. Zjedzenie tego owocu was zabije i sprowadzi niedolę na wszystkich waszych potomków. To byłaby prawda. Ale on zachwalał, mówiąc: będziecie mądrzy jak Bóg, otworzą się wam oczy. To był podstęp. Prawdziwym wrogiem repatriantów nie byli ci ludzie, ale szatan i jego królestwo ciemności. Czy moglibyście podać jakieś inne przykłady, gdy szatan za pomocą oszustwa wiódł ludzi na manowce? Gladys? Myślę o Salomonie. Salomon był królem, Bóg przyobiecał mu mądrość i swoją obecność. Ale Salomon pojął wiele żon, bo pewnie obawiał się, że te królestwa zjednoczą się przeciwko niemu. Starał się na swój sposób zapewnić sobie bezpieczeństwo. Szatan wplótł swoje pomysły w dobry Boży plan, aby przywieść Salomona do zguby. Król zawierał przymierza, ale jego żony odwróciły jego serce do innych bogów. Być może przeciwnik podszepnął Salomonowi: zbuduj parę dodatkowych świątynek, żeby twoje żony były zadowolone.
nie dodał, ty też możesz popaść w odstępstwo i oddawać cześć obcym bóstwom. Tak, serce króla odwróciło się od Boga. Jakiś inny przykład? Pedro? Gdy Jezus był kuszony przez szatana, szatan nie podszedł do niego mówiąc, to ja szatan, to jest moje terytorium, nie chcę cię tu widzieć. Nic podobnego. Mówił, może zrobiłbyś z tych kamieni chleb. Podstęp w czasach Zorobabela pewnie był dobrze przemyślany. Ponieważ pomagaliśmy wam przy odbudowie świątyni, chcielibyśmy sprowadzić do niej naszych bogów. Należy nam się tutaj jakieś miejsce dla naszych bóstw. Travis? Bileam. Król Balak chciał, żeby prorok za pieniądze przeklął Izraelitów wędrujących po pustyni. Właśnie tak działa szatan. Przedstawia różne rzeczy jako atrakcyjne, pociągające, ale kryje się za nimi podstęp. Jak uchronić się przed szatańskim podstępem? Także w naszych czasach, gdy chcemy być wierni Bogu, spotykamy się z opozycją. Jak zachować czujność, gdy otaczają nas z pozoru przyjaźnie nastawieni ludzie? Jak wykluczyć ewentualny podstęp? Powinniśmy brać przykład z Jezusa, który w obliczu podstępu mówił, napisano. Jego orężem było Słowo Boże. Powinniśmy znać Pismo Święte. Cytowanie Biblii to potężne narzędzie chroniące nas przed zwiedzeniem. Ktoś jeszcze? Gladys? Samo cytowanie nie wystarczy. Konieczna jest więź z Bogiem. Jeśli Jego Słowo żyje w tobie, to jesteś w stanie rozpoznać podróbki. Pracownicy banku nie badają wszystkich dostępnych falsyfikatów. Zapoznają się z cechami prawdziwych pieniędzy, dlatego z miejsca rozpoznają falsyfikaty. Jeśli studiujemy Słowo Boże, wplata się ono w nasze codzienne życie i dlatego łatwiej jest nam rozpoznać podstęp. Czytamy dalej. Oto kolejny podstęp. Tym razem intrygi snuje Tatenai, namiestnik Zarzecza, czyli terenów leżących po drugiej stronie Eufratu. Puja, Księga Ezdrasza, rozdział 5, od wiersza 8 do 17. Wspomniany urzędnik posuwa się do podstępu, żeby zahamować postęp dzieła Bożego. Czytam z Biblii Warszawskiej. Niech będzie wiadome królowi, że udaliśmy się do prowincji judzkiej, do świątyni potężnego Boga. Jest ona odbudowywana z kamienia ciosanego, a ściany wykładane są drzewem. Praca ta jest wykonywana gorliwie i żwawo postępuje naprzód. Wobec tego zapytaliśmy tych starszych i tak rzekliśmy do nich, kto wam kazał budować tę świątynię i wznosić te mury? Zapytaliśmy ich także o ich imiona, abyśmy mogli cię powiadomić i podać ci imiona tych mężów, którzy im przewodzą. Wtedy oni odpowiedzieli nam tymi słowy. Jesteśmy sługami Boga, nieba i ziemi, a odbudowujemy świątynię, która przed wielu laty została zbudowana, a którą postawił i wykończył wielki król Izraela. Ponieważ jednak ojcowie nasi rozgniewali Boga niebios, wydał on ich w ręce Chaldejczyka Nebukadnecara, króla Babilonu, który tę świątynię zburzył, a lud uprowadził do Babilonu. Lecz w pierwszym roku panowania Cyrusa, króla babilońskiego, król Cyrus wydał rozkaz, aby odbudowano ten dom Boży. Także złote i srebrne naczynia domu Bożego, które Nebukadnezar zabrał ze świątyni w Jeruzalemie i sprowadził do świątyni babilońskiej, kazał król Cyrus wynieść ze świątyni babilońskiej i przekazał je niejakiemu Szaszbasarowi, którego mianował namiestnikiem. I rzekł do niego, weź te naczynia, idź i złóż je w świątyni jeruzalemskiej, a niech dom Boży zostanie odbudowany na dawnym swym miejscu. Wtedy ów Szeszbasar przybył, położył fundamenty pod dom Boży w Jeruzalemie i od tego czasu aż dotąd buduje się go i jeszcze nie jest ukończony. Jeżeli więc król uzna to za stosowne, niech zbadają w skarbcach królewskich, tam w Babilonie, czy tak jest naprawdę, że król Cyrus wydał rozkaz, aby ten dom Boży w Jeruzalemie odbudowano, a decyzja królewska w tej sprawie niech nam zostanie przysłana. Dlaczego Tatenai napisał ten list? Przecież nie miał nic wspólnego z budową domu Bożego.
Co chciał przez to osiągnąć? Stefanie? Chciał wywołać zamęt. Może miał nadzieję, że nie znajdą w Babilonie odpowiednich zapisów. Sprawdźcie w archiwach, czy oni mówią prawdę. On też chciał wstrzymać pracę. Był urzędnikiem państwowym, zarządzał terenami po drugiej stronie rzeki. Przepytywał ich, co tu robicie? Dlaczego tu budujecie? Od kogo macie pozwolenie? Czasem w obliczu ostrego sprzeciwu trudno jest stanąć i powiedzieć, jesteśmy tutaj na mocy słowa naszego Boga i wykonujemy Jego dzieło. Nie zawsze łatwo to powiedzieć, szczególnie przed władzami. Jak myślicie, jak lud Boży zareagował na list wysłany do króla? Wpadli w panikę? Modlili się. Boże, dokonałeś cudu, przekonując króla, żeby wydał ten dekret. Teraz też potrzebujemy Twojego cudu w obliczu podstępnych działań namiestnika. Zobaczmy, co było dalej. Laurel, rozdział 6, wiersz 11 i 12. Okazuje się, że król Dariusz udzielił namiestnikowi przestrogi. Rozdział 6, werset 11 i 12. Czytam z Biblii Zaręby. Zarządzam ponadto, że każdy, kto zmieni niniejsze zarządzenie, ma ponieść karę. Niech wyrwą belkę z jego domu, podniosą go i ukarzą na niej. Dom natomiast zamienią w kupę gruzu. Bóg natomiast, który uczynił tam mieszkanie dla swojego imienia, niech powali każdego króla i każdy lud, który ośmieliłby się zmienić to zarządzenie i zburzyć tę świątynię Bożą w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wydaję niniejszy rozkaz w trybie pilnym do sumiennego wykonania. Czego się dowiadujemy? Jego plan nie wypalił. Heidi mówi, że podstępny plan Tatenaja spalił na panewce. Król powiedział, że każdy, kto sprzeciwi się jego rozkazowi, ma w zależności od przekładu skończyć na stryczku albo na palu, a jego dom ma być obrócony w kupę gruzu. Innymi słowy, Bóg może posłużyć się pogańskim monarchą. Bóg działał na serce tego człowieka, żeby przeszkodzić wrogom w spiskowaniu. Buja? W Księdze Przysłów, nie pamiętam w którym rozdziale, zawarta jest następująca zasada. Kto pod kim doły kopie, sam w nie wpada. Namiestnik starał się zastawić pułapkę na lud Boży. Jak już Heidi wspomniała, takie działania mogą obrócić się przeciwko tym, którzy knują. Jeśli ktoś zastawia na kogoś pułapkę, to lepiej, żeby to robił w słusznej sprawie. Nie cieszymy się z tego, że ktoś wpadł we własny dół, ale z tego, że Bóg wybawił swój lud. Taki sam wydźwięk ma historia Mardocheusza i Hamana. De facto są to wydarzenia z tego samego okresu. Zadziałała ta sama zasada. Dla Hamana skończyło się to bardzo kiepsko. Został powieszony na szubienicy, którą przygotował dla Mardocheusza, jednego z przedstawicieli Boga. Gdy wrogowie ludu Bożego zastawiali pułapki i snuli intrygi, Bóg posyłał proroków, aby wzmacniać swój lud. Księga Ezdrasza, rozdział 5, dwa pierwsze wersety. Następnie przyjrzymy się przesłaniu głoszonemu przez tych proroków. Jason, Księga Ezdrasza, rozdział 5, wersety 1 i 2. Pewnie rozpoznacie imiona tych proroków. Czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Potem prorocy Ageusz i Zachariasz, syn Iddo, prorokowali Żydom w Judzie i w Jerozolimie w imię Boga Izraela, mówiąc do nich. Wtedy powstali Zorobabel, syn Szealtiela i Jeszua, syn Jocadaka,
i zaczęli budować dom Boży w Jerozolimie, a z nimi prorocy Boga, którzy im pomagali. Nie podano tu treści ich przesłania, ale jaki był wynik ich działalności? Ludzie zabrali się do pracy. Ich proroctwa w swojej wymowie pewnie były podobne do tego z Izajasza. Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra. Kontynuujcie to, do czego powołał was Bóg. Wiersz drugi kończy się słowami, a z nimi prorocy Boga, którzy im pomagali. Boży posłaniec to nie tylko głos. Trzeba też ubrudzić sobie ręce, zakasać rękawy i zabrać się do roboty. Pomagali nie tylko prorokując, ale wykonując również prace budowlane. Inne przykłady mówią, że podnosili ich na duchu. Prorocy zostali powołani w tym czasie, bo Bóg wiedział, że jego lud był przygnębiony i popadł w zwątpienie. Zewnętrzne siły starały się zablokować ich działania, a oni sami też nieco spoczęli na laurach. Więc Bóg pobudzał ich do pełnienia misji. Wspomnianych było dwóch proroków, Ageusz i Zachariasz. Otwórzmy księgę noszącą imię tego pierwszego. Rozdział pierwszy zawiera szczególne przesłanie Boga skierowane do Zorobabela. Travis, rozdział pierwszy od wiersza pierwszego do jedenastego. Jakie słowa skierował Bóg do Zorobabela? Czytam z Biblii Warszawskiej. Drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Co mówi Bóg przez proroka? Jednym zdaniem, Puja? Ich niepowodzenia wynikały z zaniedbania spraw Bożych. Niechaj Bóg będzie na pierwszym miejscu. Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Było to więc wezwanie do budowy świątyni. U Ezdrasza czytaliśmy, że zabrali się do pracy. Zobaczmy, jak Ageusz opisał ich reakcję. Markus, Księga Ageusza, rozdział pierwszy od wiersza 12 do 15. Czytam z Biblii Warszawskiej. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Ageusz zaś poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak, że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów, swojego Boga. Dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza.
Zilustrowana jest tu ważna życiowa zasada. Gdy postanowili, że będą posłuszni i zrobią to, o co Bóg ich prosił, to co Bóg dla nich zrobił? Poruszył ich ducha. Co to znaczy? Dodał im otuchy. Rozniecił na nowo ich zapał. Z Bogiem możemy to zrobić. Zrobimy to, o co nas prosi. Trzeba przyznać, że była to reakcja na prorockie słowo Nagany. Za bardzo skupiacie się na budowaniu swoich apartamentów. Mój dom wciąż leży w ruinie. Nie chodziło jedynie o kolejność budowy, ale o to, jakie były ich priorytety. Czy w waszym życiu Bóg też przekazał wam swoje słowo przez jakiegoś proroka? Zapewne przez takiego, który już coś napisał, choć Bóg może powołać kogoś. Pomyślcie, Bóg przez swoje słowo zmienił wasz kurs i jesteście mu za to wdzięczni. Billy? Jak wiecie, niedawno w Stanach odbyły się wybory. Za kilka lat nie będzie wiadomo, o które wybory chodzi, ale proszę, podziel się swoją historią. Trudno mi było pogodzić się z tym, że wybrano taką osobę, a nie inną. Czułem do tego człowieka urazę, ale kiedyś Bóg przypomniał mi słowa z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. To była bardzo radykalna myśl. Zamiast czuć do niego nienawiść, powinieneś dodać go do swojej listy modlitewnej. Ktoś, kto ogląda nasze programy w Wenezueli albo na kontynencie afrykańskim, może zastosować to podejście w swojej sytuacji. Co zrobić, gdy do władzy dochodzi ktoś, kogo nie lubisz? Gdy pojawia się nowy król, prezydent lub premier, Duch Święty podpowiedział ci, że powinieneś modlić się za tę osobę. Takie przesłanie płynie z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. To ważna lekcja, której nauczyłeś się przez to doświadczenie. Gladys? Jakiś czas temu zaproponowano mi uczenie w przedszkolu. Do tej pory uczyłam w wyższych klasach. Uważałam, że nie podołam temu zadaniu. Płakałam i spierałam się z Bogiem. Nie chciałam uczyć w przedszkolu, ale Bóg konsekwentnie oddziaływał na moje serce, skłaniając mnie do podjęcia tej pracy. Pokrzepienie znalazłam w słowach z Księgi Jeremiasza, rozdział 33, wiersz 3. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Te słowa zupełnie zmieniły moje nastawienie. Teraz nie widzę siebie w innej pracy. Gdy patrzę wstecz, to myślę sobie, że Bóg naprawdę zmienił moje życie, zmienił kierunek, w jakim zmierzałam. Ten fragment Księgi Jeremiasza jest jednym z ulubionych cytatów biblijnych mojej żony. Osoby, które nie widziały teraz twarzy Gladys, mogę zapewnić, że ona tych słów nie czytała. One są w jej wnętrzu. Przytoczyła je z pamięci. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Gladys przechowuje te słowa w swoim sercu. Czy znałaś ten tekst, zanim Bóg ci o nim przypomniał? Oczywiście. Czy pomogło ci to, że te słowa przyswoiłaś już wcześniej? Tak. Bo Duch Święty mógł ci je przypomnieć. Jeśli czegoś nie ma w twojej pamięci, to nie da się tego przypomnieć. To było dla ciebie słowo pokrzepienia. Czy jeszcze do kogoś Bóg przemówił przez swoje słowo? Do Gladys nie zwrócił się żaden prorok na żywo, bo Jeremiasz śpi do czasu zmartwychwstania, ale słowo od Boga dotarło do niej za pomocą spisanego świadectwa.
Travis, w pewnym momencie swojego życia wróciłem do Boga. Jak dobrze wiecie, upadamy i popełniamy błędy. Duch Święty zawsze przypomina mi słowa z pierwszego listu Jana, rozdział 2, wiersz 1. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Te słowa przypominają mi, że mam wracać pod krzyż. Inny tekst, tym razem z Księgi Psalmów, mówi: w sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Duch Święty zachęca mnie do przechowywania Słowa Bożego w moim sercu. W pierwszym rozdziale tego samego listu Jan napisał: jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Słowo Boże podnosi nas na duchu. Zapewne Zorobabel, arcykapłan Jozue i cała ich grupa potrzebowali zachęty. Dlatego Bóg posłał proroków. Oto ważna nauka dla mnie. Jeśli słucham proroków w czasach dostatku i spokoju, to gdy Słowo Boże będzie mi szczególnie potrzebne, Duch Święty na pewno mi je przypomni. Przechodzimy teraz do Księgi Nehemiasza. Mamy mniej więcej rok 444 przed Chrystusem. Nehemiasz cały czas spotykał się z opozycją. Skupmy się na rozdziale 4. Zobaczmy, jak Nehemiasz reagował na opozycję, wiedząc, że wykonywał dzieło Boże. Stefanie, najpierw trzy pierwsze wersety, a później odczytamy kolejne. Czytam z Biblii Warszawskiej. Gdy zaś Sanballat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić z Żydów, mówiąc w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego tak: co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? A Tobiasz Amonita, który stał obok niego, powiedział: choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Co robili wrogowie? Drwili. Czy tylko drwili? Starali się zniechęcić budujących, osłabić ich morale, zastraszyć. Zobaczmy, jak Nehemiasz zareagował na te obelgi. Rozdział 4, wiersz 4 i 5. Czytam z Biblii Warszawskiej. Słuchaj, Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie. Spraw, by ich urąganie spadło na ich własne głowy. Wydaj ich na łup w ziemi niewoli. Nie zakrywaj ich winy, niech ich grzech nie będzie zmazany przed Tobą, gdyż znieważyli odbudowujących. Innymi słowy, pozwól, żeby wpadli we własną pułapkę. My robimy to, co nam powiedziałeś. W obliczu zastraszania i drwin, Nehemiasz od razu zwraca się do Boga w modlitwie. Wołaj do Boga. Travis, werset 6. Czytam z Biblii Zaręby. W takich okolicznościach pracowaliśmy przy odbudowie i wkrótce cały mur był do połowy powiązany, a lud miał serce do pracy. Bóg dodał im otuchy. Nie będziemy przejmować się naszymi wrogami. Oni wpadną we własną pułapkę. I prace posuwały się do przodu. Billy, Księga Nehemiasza, rozdział 4, od wiersza 7 do 9. Czytam z Biblii Warszawskiej. A gdy Sanballat, Tobiasz, Arabowie, Amonici i mieszkańcy Aszdodu usłyszeli, że naprawa murów Jeruzalemu postąpiła naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłonęli wielkim gniewem
I wszyscy oni z Połem się sprzysięgli, aby ruszyć do walki z Jeruzalemem i spowodować w nim zamęt. Modliliśmy się więc do Boga naszego i wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko nim straże. Czy zauważyliście, że liczba sprzeciwiających się im ludzi znów wzrosła? To już nie są pojedyncze osoby, ale całe grupy ludzi. Zwróćmy uwagę na werset 9. Co Nehemiasz znów robi? Modli się. Po pierwsze, modli się do Boga. I co jeszcze robi? Wystawia straże. Po co, skoro się modli? Jeśli proszę Boga o szóstkę na egzaminie, ale się nie uczę, trzeba zrobić swoje. Mam nadzieję, że usłyszeli to wszyscy studenci na świecie. Czy powinniśmy modlić się, przygotowując się do egzaminu? Tak. A powinniśmy się uczyć? Oczywiście. Nehemiasz był celem ataków. Jego wrogowie byli gotowi ruszyć do walki i spowodować zamęt w Jerozolimie. Dlatego lud Boży modlił się, ale wystawiano również straże. Widać mądrość Bożą w reakcji tego przywódcy. Okazuje się, że była wtedy również wewnętrzna opozycja. Liza, Księga Nehemiasza, rozdział 4, wiersz 12. Czytam z Biblii Warszawskiej. Gdy tedy mieszkający obok nich Judejczycy przyszli i 10 razy nam powiedzieli, że ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam. Słucham? Można powiedzieć, że powtarzali to jak mantrę, jak refren. Brakuje mi słowa. Jak się nazywa powtarzanie cały czas tego samego hasła? Propaganda. Jaką informację szerzyli? Wrogowie nas zaatakują. Ze wszystkich okolic wrogowie ciągną przeciwko nam. Ze wszystkich okolic wrogowie ciągną przeciwko nam. Ile razy to powtórzyli? 10. To nie byli ludzie z zewnątrz, to byli ludzie stąd. Wniosek? Travis? Przypomniał mi się Jozue i Kaleb. Gdy szpiedzy wrócili z Kanaanu, 10 mówiło: widzieliśmy tam olbrzymów, nigdy nie zajmiemy tej ziemi. Te postawy i wydarzenia pokazują, że także ludzie wewnątrz społeczności mogą siać defetyzm. Było ich 10. To też była negatywna propaganda. W czasach Nehemiasza wielokrotnie powtarzano tę opinię. To tak, jakby ktoś w naszych czasach w miejscu pracy powtarzał przez megafon: to wszystko się zawali, to wszystko się zawali. Jak poradzić sobie z propagandą, której celem jest przeszkadzanie ci w robieniu tego, do czego powołał cię Bóg? Co robić? Modlić się. Modlimy się i co jeszcze? Dalej wykonujemy pracę. Idziemy do przodu. Bierzemy zatyczki do uszu, nakładamy słuchawki wygłuszające. Po modlitwie rób wszystko, co można i trzeba, żeby praca dalej posuwała się naprzód. Co myślicie o tej sytuacji z czysto ludzkiego punktu widzenia, Abigail? Okoliczności były bardzo zniechęcające, dlatego tak ważny był stały kontakt z Bogiem. Powinniśmy prosić Boga, aby napełniał nas swoją mocą i gorliwością do wykonywania tego, do czego nas powołał. Czy tego chcemy, czy nie, spotykamy się ze sprzeciwem docierającym do nas z różnych stron, a czasami najsilniejszy opór pojawia się wewnątrz społeczności. Dlatego powinniśmy nieustannie się modlić. A wtedy, dzięki Bożej łasce, nasi zewnętrzni i wewnętrzni wrogowie, patrząc na nas, powiedzą: nie rozumiemy tych ludzi, oni są nie do zatrzymania. Są tak skupieni na tym, co powiedział im Bóg, że żadne z naszych działań nie są w stanie ich powstrzymać.
Marcus? To wyraźnie pokazuje, że w to dzieło zaangażowany był nie tylko czynnik ludzki. Z kolejnych wersetów dowiemy się, że wrogowie Nehemiasza uświadomili sobie, że Bóg cały czas czuwał nad tym dziełem. Czytajmy dalej. To jest historia starożytna, ale wnioski z niej płynące mają zastosowanie również w naszych czasach. Stefanie, rozdział 4 od wiersza 13 do 18. Dowiedzmy się, jak Nehemiasz zareagował na zewnętrzną i wewnętrzną opozycję. Jak wyglądała reakcja tego przywódcy prowadzonego przez Boga? Czytam z Biblii Warszawskiej. Ustawiłem w niższych, otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu: nie bójcie się ich. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego, a my mogliśmy powrócić wszyscy do muru, każdy do swojej roboty. Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę, druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze. Naczelnicy zaś stali za całym domem judzkim, odbudowującym mur. Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób: jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Z tych, którzy budowali, każdy miał miecz przypasany do boku i tak budował. Trębacz zaś stał obok mnie. Poważna sytuacja. Jedną ręką wykonujesz pracę, a w drugiej trzymasz miecz. Jak wyglądałoby to w naszych czasach? Liza? Posługując się metaforą z dziedziny sportu, można powiedzieć, że każde Boże działanie w naszym życiu wiąże się z atakiem i obroną. Idziemy naprzód, wykonując Boże dzieło, ale cały czas jesteśmy w pogotowiu. Nie pozwalamy zaskoczyć się wrogowi. Zawsze gotowi do działania i do obrony. Travis? To Biblia jest naszym mieczem, więc możemy sumiennie pracować, jednocześnie trzymając w dłoni miecz prawdy. Nie chodzi o to, żebyśmy trzymali w rękach broń. Mówimy o orężu duchowym. Akurat w czasach Nehemiasza mieli włócznie i miecze. Przychodzicie, żeby zabić nasze żony i dzieci. Będziemy się bronić. Gdyby zaszła taka potrzeba, Bóg posłałby tam w sposób widzialny swoich aniołów, ale i tak przesłanie wizualne było wyraźne. Nie zejdziemy stąd. Puja, od wiersza 19 do 23. To była dramatyczna sytuacja. Wiele się działo, spiski, pułapki, ale lud Boży mówi: będziemy robić to, do czego powołał nas Bóg. Księga Nehemiasza, rozdział 4, wiersze od 19 do 23. Czytam z Biblii Warszawskiej. Wtedy rzekłem do przedniejszych i do naczelników i do pozostałego ludu: pracy jest dużo i na różnych miejscach. My zaś jesteśmy rozproszeni po murze z dala jeden od drugiego. To też w miejscu, skąd usłyszycie głos trąby, tam się przy nas zbierzcie. Bóg nasz będzie walczył za nas. Tak to wykonywaliśmy pracę, podczas gdy druga ich połowa trzymała włócznie, od pojawienia się zorzy porannej aż do wzejścia gwiazd. W tym czasie również nakazałem ludowi, niech każdy nocuje w obrębie Jeruzalemu wraz ze swoim sługą, aby w nocy trzymali straż, a w dzień pracowali. A nikt z nas, ani ja, ani moi bracia, ani moi słudzy, ani moja straż przyboczna, nie zdejmowaliśmy naszego odzienia, każdy miał swoją broń pod ręką. Nie było czasu na drzemkę, nie było wolnych dni na żądanie. Ubrania zdejmowali, gdy trzeba było je uprać. Travis wspomniał kiedyś o służebnym przywództwie. Czy chciałbyś coś dodać?
Uderzyły mnie słowa, pracy jest dużo, my zaś jesteśmy rozproszeni. Jezus powiedział, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Wszyscy jesteśmy powołani do żniwa dusz. Powinniśmy wrócić na mury i współpracować. Spotkamy się ze sprzeciwem, ale skupmy się na misji, trzymając w dłoniach miecz ducha. Nasz wzrok ma być utkwiony w Jezusie. Polegajmy na Jego obietnicach. To było ponad 2400 lat temu. Ale pomyślcie o swoim życiu. Bóg zlecił wam określoną misję, ale stanęliście w obliczu gwałtownej opozycji. Na pewno wam się to nie podobało. Sprzeciw mógł być zewnętrzny lub wewnętrzny. Patrząc wstecz, widzicie, że Bóg był z wami. Puja się uśmiecha. Chciałbyś podzielić się jakąś historią? Poprzednio wspomniałem o ruchu, który zainicjowałem z moimi przyjaciółmi w Stanach Zjednoczonych. Bóg położył mi na sercu posługę duchową wśród moich rodaków należących do grupy etnicznej Mizo. Jesteśmy rozproszeni po całym kraju, należymy do różnych diecezji. Wspomniałeś o swojej grupie etnicznej. Mizo zamieszkują północno-wschodnie Indie i zachodnią Birmę. Przedstawiciele tej grupy wyemigrowali również do Stanów. Bóg położył ci na sercu posługę duchową wśród młodzieży Mizo. Tak, bo imigranci zawsze mają trudniej w nowym miejscu zamieszkania. Modliłem się w tej sprawie, rozmawiałem o niej z różnymi pastorami i liderami młodzieży. Na spotkaniu omawialiśmy plany założenia federacji, abyśmy mogli organizować programy służące wzmacnianiu duchowości młodych ludzi, poświęcone studium Biblii i przygotowaniu do pracy misyjnej. Czy były one prowadzone w języku Mizo? Tak. Czy Bóg mógłby powołać do takiej misji młodego człowieka posługującego się językiem Mizo? Oczywiście. To dlaczego ktoś miałby się sprzeciwiać tego typu misji? Niektórzy ludzie mówią, to jest zbyt skomplikowane. Nigdy tego nie zbudujecie. Gdy staniecie na murze, to się zawali. Albo ktoś się obrazi. No właśnie, Abigail? Sprzeciw pojawia się, bo taka misja prowadzi wielu młodych ludzi do Boga i wywyższa Jego imię. Wróg wzbudza w czyimś sercu negatywne uczucia, aby wstrzymać dzieło. Taka osoba może cię tak zniechęcić, że zrezygnujesz. Ale jeśli idziesz do przodu i pozwalasz, żeby Bóg był twoim mieczem, to dokonasz wielkich rzeczy dla Jego chwały. Czy to możliwe, że ktoś sprzeciwia się jakiemuś pomysłowi, bo sam nie wpadł na coś jako pierwszy? Szkoda, że sam o tym nie pomyślałem. Albo nie robicie tego dla mojej grupy etnicznej, to dlaczego on miałby to robić dla swojej? Liza? Często powodem takich zachowań jest zazdrość. On coś takiego wymyślił. Przecież ja też mogłabym to zrobić. Ale może mnie się wcześniej nie chciało. Może nie przyjęłam Bożego powołania. Z tego typu wewnętrzną opozycją często spotykamy się ze strony ludzi, których serca są zatwardziałe, którzy nie zrobili tego, do czego Bóg ich powołał, a gdy ktoś się tym zajmie, to budzi się w nich zazdrość i zniechęcają tę osobę. Nie wiemy, jak było w tej sytuacji. Powody mogą być różne. Teraz czas na zakończenie tego etapu historii Nehemiasza, a później dowiemy się, jak skończyła się historia Pui. Księga Nehemiasza, rozdział 6, wiersze 15 i 16. Gladys, zechciałabyś odczytać? Rozdział 6, wiersz 15 i 16. Czytam z Biblii Warszawskiej. A mur został wykończony 25 dnia miesiąca Elul w ciągu 52 dni. A gdy dowiedzieli się o tym wszyscy nasi wrogowie, zlękli się wszyscy poganie, którzy wokoło nas mieszkali i bardzo upadli na duchu, widząc, że pomyśli naszego Boga dokonane zostało to dzieło.
Inny przykład mówi, że to dzieło zostało dokonane przez naszego Boga. To prawda, ale Bóg posłużył się dłońmi ludzi, w tym dłońmi proroków. 52 dni i praca była wykonana. A jak skończyła się historia młodzieży Mizo? Może to wszystko jest jeszcze w toku? Większość przywódców, z którymi współpracuję, przyjęła ten projekt z aprobatą. Zaplanowaliśmy zjazd młodzieży, niestety kilku pastorów wyraziło sprzeciw. Powiedzieli, że jestem za młody i zbyt niedoświadczony, żeby pracować z różnymi grupami wiekowymi, że kiedyś już próbowali czegoś takiego, ale nic z tego nie wyszło. Słyszeliście takie obiekcje? Próbowaliśmy 30 lat temu, ale się nie udało. Nie chcemy nikogo krytykować, ale takie uwagi się pojawiają. Krótko mówiąc, ta sytuacja sprawiła, że dużo czasu spędzałem na kolanach. Czasami nie byłem w stanie spać. Całą noc myślałem o tej sprawie. Czułem, że Bóg położył mi tę kwestię na sercu. W końcu wszystko doszło do skutku, ale ci, którzy nas nie wspierali, rozpowiadali kłamstwa i plotki. Było nieprzyjemnie, ale ostatecznie rezultaty, jakie ten ruch przyniósł w życiu młodych ludzi, skłoniły obserwatorów do zastanowienia. Może jednak to jest coś dobrego. Przed nami kolejny etap, dzielenie się obowiązkami przywódczymi. Spotkaliście się już? Tak. Ile osób się zebrało? Ponad 300. Ponad 300 młodych osób. Chcemy również posłać misjonarzy z powrotem do naszego kraju. To jest następny krok, jaki planujemy. Mur został wykończony w ciągu 52 dni. Chwała Bogu. Choć nie obyło się bez sprzeciwu. Czego uczy nas ta historia? Otóż zadania zlecane nam przez Boga nie zawsze są łatwe, ale Bóg prosi, żebyśmy wykonywali Jego dzieło. Żniwa też nie zawsze są łatwe, ale są obfite. Robotników jest niewielu, dlatego Bóg powołuje nas do tego dzieła. Oby świadectwa, które dziś usłyszeliśmy, skłoniły nas do powiedzenia Bogu: Panie, skoro to jest dzieło, do którego mnie powołujesz, to wiem, że napełnisz mnie mocą, a Twoja dłoń będzie nade mną, abym wykonywał je ku Twojej chwale. Módlmy się o Boże prowadzenie w naszej sferze oddziaływania. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za natchnione świadectwo Ezdrasza i Nehemiasza oraz za świadectwa ze współczesnych czasów. Dziękujemy Ci, że prowadzisz nas w obliczu opozycji zewnętrznej i wewnętrznej, abyśmy wykonywali Twoje dzieło jedynie ku Twojej chwale. Obyśmy byli ochoczymi sługami, którzy podążają za Tobą wszędzie. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam za wspólne zajęcia. Bóg powołuje Was do szczególnego zadania. Ono może nie być proste, ale Bóg obdarzy Was mocą i mądrością do jego wykonania. A gdy aniołowie będą śpiewać, Wy też oddacie Bogu chwałę. Idźcie i bądźcie błogosławieństwem dla bliźnich. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski.
gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jak kwiat trawy. Trawa uschła, a jej kwiat opadł, lecz słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które zostało wam zwiastowane. Witam was, bracia i siostry, na sobotnim nabożeństwie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Witam internautów i życzę wam wiele błogosławieństw Bożych. Uwielbimy naszego Boga słowami pieśni 59. Ojcze Niebieski. Czytam z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, wersety od 18 do 20. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Amen. Módlmy się. Nasz dobry Panie, dziękujemy ci za to, że zgromadziłeś nas tutaj dzisiaj na twoim nabożeństwie. Panie, chcemy wielbić twoje imię razem z wszystkimi, z całym twoim ludem, z wszystkimi aniołami, którzy dzisiaj też to robią na nabożeństwie razem z tobą. Panie, prosimy cię, żebyś otworzył nasze serca, żeby były otwarte na twój głos i żebyśmy zastosowali to, co chcesz dzisiaj do nas powiedzieć. Prosimy cię, Panie, też za wszystkimi chorymi. Prosimy cię za Pawłem z Ukrainy, który choruje. Panie, miej ich w swojej opiece, bądź ich lekarzem, uzdrawiaj ich. Panie, prosimy ciebie też za tymi, którzy z innych przyczyn tutaj nie mogą być. Niech czują twoją obecność. Niech czują, że to jest ten dzień, w którym cały twój lud wielbi twoje imię. Dziękujemy ci za wszystko. W
imieniu Jezusa. Amen. Zbierzemy teraz dary, które będą przeznaczone na utrzymanie tego miejsca. Zapraszam. Skłonimy nasze czoła do modlitwy. Dobry Boże, Ojcze, wszystko jest Twoje, ale cząstką tego, co nam dałeś, chcemy się teraz podzielić. Chcemy Cię prosić, abyś Boże pobłogosławił te dary, abyś pobłogosławił ofiarodawców, aby Boże ten Kościół, to miejsce, Ewangelia w tym mieście szła naprzód. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zapraszamy teraz do przodu dzieci. Historię dla Was będzie miał dzisiaj wujek Bernard. Wszystkie dzieci zapraszamy do przodu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Być może, że dzieci są stremowane tak samo jak ja dzisiaj. Słuchajcie, dla mnie to jest niezwykłe wydarzenie, że mogę mówić do dzieci, bo mi się to nie zdarza. Jest to taka rzadkość, jak czasem przyjeżdżam do zboru i nie ma kto grać na instrumencie i wtedy muszę usiąść i to zrobić. Zdecydowanie wolę mówić stąd i do dorosłych. Ale kochani, muszę wam dzisiaj coś opowiedzieć. Coś niezwykle ciekawego. Lubicie zwierzęta? Tak? A jakie zwierzęta lubicie? Wilki. O, no proszę, od razu mocno. A pieski lubicie? A kotki? Ja też lubię zwierzęta. Lubię pieski, lubię kotki. Kotka to tylko raz miałem, ale kilka piesków miałem. I chcę dzisiaj wam opowiedzieć o jednym takim piesku, niesamowitym. Kto z was ma jakieś tam 7, 8, a może 9 lat? A proszę, są takie osoby. Przestawili mnie. Nie wiem, czy to sięgnie. No, sięgnie. Mam nadzieję. Moi drodzy, jak miałem 8 lat i chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej, od swojej pani w szkole dostałem psa. Ktoś z was może dostał psa od swojej pani w szkole? No. Moja pani miała 5 takich małych szczeniaczków. I tak przynajmniej nam powiedziała, że te pieski da najlepszym uczniom w klasie. To jest dobry sposób, żeby oddać pieski.
Ja dostałem jednego z tych piesków, a to było w czasie, gdzie troszkę wcześniej moja mama została adwentystką. A mój tata nie. No i był pewien problem w domu, dlatego że gdy moja mama gotowała, to nie używała wieprzowiny. A mój tata koniecznie chciał jeść wieprzowinę. No i był problem. Myślę, że niektórzy też doświadczyli takiego problemu, wiedzą, o czym ja mówię. I z pomocą mojej mamie przyszedł ten piesek. Nazywał się Bryś, był owczarkiem alzackim. Wiecie, jaki to pies jest? A wy w ogóle się obudziliście dzisiaj już? No dobrze, nie będę wam już tłumaczył, jaki to jest owczarek alzacki, ale to był taki słodki szczeniaczek, malutki piesek. No i ten piesek, wyobraźcie sobie, a nikt go tego nie uczył, więc to chyba Pan Bóg zadziałał. Ten piesek nie chciał jeść niczego, co było z wieprzowiną. Wyobrażacie sobie psa, który nie zje kiełbasy wieprzowej? Myśmy robili różne eksperymenty i on nie chciał. On świetnie odróżnił kiełbasę z indyka od kiełbasy wieprzowej, a wyglądały tak samo. Ja bym nie odróżnił. I wiecie, trwało to tak przez rok, a mój tata się przyglądał. Przyglądał i przyglądał i w końcu powiedział, ten pies się do rodziny nawet dał. Niektórzy powiedzieli, że to jest pies adwentysta, bo nie je wieprzowiny. I stało się w końcu to, na co moja mama czekała przez cały rok. Mój tata powiedział, skoro ten pies nie je wieprzowiny, to on chyba chce mi coś pokazać. I przestał jeść wieprzowinę. Skończyły się problemy mojej mamy. Ale to jeszcze nie koniec tej historii. Ona zakończyła się smutno, bo kiedy mój Bryś spełnił swoją misję, kiedy mój tata zrozumiał, że nie należy tego jeść, wpadł pod samochód i tak zginął. Ja i mój brat strasznie płakaliśmy. Wiecie? Ale uznaliśmy, że to było Boże działanie. I zobaczcie, czasami Pan Bóg nie może wykorzystać ludzi i wtedy wykorzystuje zwierzęta. Myślę, że jeśli do tej pory nie spotkaliście jeszcze takiego pieska czy kotka, to na pewno spotkacie. I tego wam bardzo życzę. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy wujkowi Bernardowi za tą historię. A teraz kazanie wygłosi brat Bernard Koziruk. Zapraszam. Powiedział to tak, jakby to inna osoba miała stanąć za mównicą. No dobrze. Moi drodzy, już brat Piotr zapraszał, ale ja was zaproszę jeszcze raz. Jeśli to tylko możliwe, przyjdźcie dzisiaj na godzinę 18. Udamy się do Galilei i do Qumran. To będą bardzo ciekawe rzeczy, a jutro Egipt. Ja wiem, że żyjemy w wirtualnym świecie i że to samo można obejrzeć u siebie w domu na komputerze, a nawet
Niektórzy, co mieszkają w tym budynku, oglądają na komputerze, a nie przychodzą tutaj. Wszystko wyszpiegowałem. Ale przyjdźcie, jeśli to możliwe. Wiem, że to świat wirtualny. Przykładem dzisiaj było, powiedzmy to, gdy jechałem do was z Grodziska Mazowieckiego i taki niezwykły obrazek. Dwie kobiety siedzą w kasie, dwie kasjerki. Nikt do nich nie podchodzi kupić bilet, a kolejka stoi do automatu z biletami. 7 osób stoi do automatu, a tu można podejść i kupić bilet. I tak zastanawiałem się, co się dzieje, dlaczego to tak jest? A no lepiej gdzieś tam palcem po ekranie, prawda? Coś zrobić, może obejrzeć. Jeśli możecie, przyjdźcie. To będzie dla mnie bardzo ważne. Okazuje się, że wielokrotnie więcej osób niż przychodzi, ogląda nas. Nawet kilkuset moich studentów, którzy w 4 miejscach na terenie Polski to oglądają. Więc ta publiczność internetowa jest duża, ale cenię także tę publiczność, która tutaj przychodzi, bo przynajmniej mam do kogo mówić. Moi drodzy, teraz już skupiamy się na temacie naszego rozważania. Mamy mówić o dziwnym proroku. Znacie jakiegoś normalnego proroka, nie dziwnego? Jak tak się przyglądamy, to oni wszyscy byli trochę dziwni. A ten to w ogóle nie wiem, czy powinniśmy nazwać go prorokiem, no ale spróbujemy. Mamy 8 wiek przed naszą erą i pojawia się na arenie dziejów państwo asyryjskie, które jest potęgą. Można troszkę zdjąć tego pogłosu. Przepraszam, bo straszny pogłos jest. Troszeczkę zdejmijmy go. Gdy otworzymy Księgę Jonasza, to czytamy o tych wydarzeniach. Jest tam powiedziane, że ponieważ ta potęga tak się rozzuchwaliła, taka była straszna, taka była grzeszna, że Pan Bóg postanowił posłać tam poselstwo. Jeśli mamy otwartą Księgę Jonasza, to przeczytajmy pierwsze myśli, które są tam zawarte. Księga Jonasza, rozdział 1. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu, a gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Powiecie, ale przecież my tę historię to znamy już od przynajmniej 50 lat albo dłużej. Więc dlaczego znów mamy to czytać, znów mamy to rozważać? Myślę, że jest przynajmniej parę powodów. Tu nie tylko chodzi o to, żeby przypomnieć sobie to, co było w VIII wieku przed naszą erą, ale moi drodzy, chodzi o to, żebyśmy wyciągnęli dla nas bardzo ważne wnioski dla naszego życia, dla naszego działania, dla naszej ewangelizacji, dla naszego życia kościelnego. Kim był Jonasz? Tak jak powiedziałem, nazywamy go prorokiem. Ale czy możecie mi powiedzieć, czy jest jakiekolwiek jego proroctwo, które się sprawdziło? Znacie takowe? No, jak czytamy Księgę Jonasza, to trudno się tego doszukać. No, zapowiedział, że Niniwa będzie zniszczona. Czy została zniszczona? Nie. Mówił o tym, nawet jak się nawrócili mieszkańcy Niniwy, to mówi, Panie Boże, ja
Ja nie wierzę w to nawrócenie. Usiadł sobie i czekał, kiedy jednak te pioruny polecą, ale nie poleciały. Czy jest jakieś proroctwo Jonasza, które się spełniło? Ktoś podnosi rękę. Moi drodzy, uprzedzę to od razu. Jest. Jeżeli otworzycie razem ze mną księgę, drugą księgę królewską, rozdział 14, to czytamy, że za króla Jeroboama II, który panował w latach 793 do 753, a więc bardzo długo, coś szczególnego się wydarzyło. I tutaj jest napisane o Jeroboamie od wiersza 25. Lecz przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat aż do Morza Stepowego, zgodnie ze słowem Pana Boga Izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługę, kogo? Jonasza, syna Amittaja, proroka z Gat-Hefer. I tego samego Jonasza, syna Amittaja, mamy w księdze Jonasza. Czyli był prorokiem, zapowiedział i spełniło się. To może jeszcze dopowiem, bo powinniśmy chyba to wiedzieć, że był współczesny Ozeaszowi, Amosowi, że pochodził z Gat-Hefer, to była taka miejscowość, która leżała kiedyś, dzisiaj mówiąc, koło Kany Galilejskiej, a więc w Galilei, na północy. No i jeszcze jedno możemy powiedzieć o Jonaszu, że jeśli chcecie zobaczyć, gdzie jest jego grób, to trzeba się wybrać do Iraku, do Mosulu. Tam jest grób Jonasza. Bo okazuje się, że jak już w końcu poszedł do tej Asyrii, to wszystko wskazuje na to, że tam już pozostał. No ale wróćmy do początku historii, bo ona jest niezwykle frapująca. Jonasz dostaje misję do wykonania. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy takim Jonaszem i Pan Bóg mówi, pójdziecie do Asyryjczyków i będziecie mówić przeciwko nim. No przecież ten Pan Bóg to ma wymagania. Czasami też tak myślimy w swoim życiu. Ten Pan Bóg to ma wymagania w stosunku do mnie. On by chciał, żebym takie rzeczy zrobił. Jak to zrobić? Przecież to, co zostało zlecone Jonaszowi, to jest w kategorii mission impossible. Misja niemożliwa do zrobienia. Dlaczego? Jak sobie poczytamy w historii, to dowiemy się, że Asyryjczycy byli strasznym narodem. Strasznym w stosunku do swoich wrogów. A może nawet nie byli aż tak straszni, jak fama, która szła w świat, mówiła o tym, że są straszni. Bo historia powiada nam, że to właśnie Asyryjczycy, gdy przeszli przez jakiś teren, to pozostawiali po sobie zgliszcza i tylko zgliszcza. Mówiono, że trawa tam nie chce nawet rosnąć. To Asyryjczycy wymyślili obozy koncentracyjne. Wiedzieliście o tym? Ani Hitler, ani Stalin, to Asyryjczycy. To Asyryjczycy wymyślili wbijanie ludzi na pal. To Asyryjczycy wymyślili krzyżowanie ludzi. Nie Rzymianie. No i bądźmy na miejscu tego biednego Jonasza, któremu każą iść do Asyryjczyków, a nie tylko po to, żeby tam po prostu zobaczył, jak dobrze mieszkają, jakie mają piękne pałace, czy po to, żeby prowadził z nimi jakiś biznes, ale ma iść po to, żeby mówić przeciwko nim. Co zatem zrobił Jonasz? Pomyślał sobie, trzeba zwiewać tam, gdzie pieprz rośnie, czyli gdzie?
do Tarszyszu, tak? To może spróbujmy to zlokalizować. Miał udać się do Niniwy. Z Izraela do Niniwy jest około 1200 kilometrów. A on udał się do Tarszyszu. Moi drodzy, to jest Tartessus na terenie dzisiejszej Hiszpanii. 5000 kilometrów. I podobno nawet tam pieprz rośnie. Więc dobrze powiedziałem, że uciekł tam, gdzie pieprz rośnie. I my czasem, gdy dostajemy taką misję do zrobienia, misję, nawet cokolwiek do zrobienia, choćby w ewangelizacji, to wiecie, co robimy? Uciekamy, gdzie pieprz rośnie. I tyle nas widać. Ale Pan Bóg nie chciał, żeby Jonasz uciekł. No i cóż się takiego dzieje? No, czytamy, znacie te wydarzenia, zesłał silny wiatr, prawda? Statek, który płynął do Tarszyszu, zaczął się tam kołysać mocno na wodzie. Czytamy, zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Co zrobili żeglarze? No, żeglarze bardzo się przestraszyli. Zauważcie, że zanim zaczęli ten sprzęt wyrzucać do morza, to zrobili coś jeszcze wcześniej, w takiej właśnie kolejności. Czytamy tutaj, że każdy wołał do swojego Boga. Jak się zachowujecie, gdy macie jakiś problem? Ja wam powiem, co ja robię. Najpierw kombinuję, jak to rozwiązać. Myślę intensywnie, szukam możliwości, próbuję coś robić, a droga jest zupełnie prostsza. Najpierw trzeba wołać do swego Boga. Pamiętamy o tym? Ja często zapominam. A to jest prosta droga. Ale okazało się, że tutaj problem był taki, że nawet to wołanie do swoich bogów i wyrzucanie sprzętu niewiele pomogło. Wszyscy próbowali coś robić, żeby ten statek ratować. Tylko był jeden na pokładzie, który nic nie robił, który spał. Kto to był? Jonasz. Kiedyś słuchałem takiego kazania pewnego brata, który przybył ze Stanów Zjednoczonych, który mówił na temat Jonasza, zresztą nie tylko Jonasza, podawał ciekawe przykłady i powiedział, że dzisiejszy świat można porównać do tego statku, którym płynął Jonasz. Ten statek tonie, dzisiejszy świat tonie. Wszyscy próbują coś robić, żeby go uratować. Ekolodzy działają z wielkim impetem. Oczywiście spotykają ścianę w tym działaniu, dlatego że nie wszyscy chcą w ten sposób ratować świat. Są tacy, którzy prowadzą wielkie kampanie polityczne, czy nawet misyjne, po to, żeby ratować ten świat. I powiedział tak: a co robimy my? Bo mówi, Kościół Adwentystów to często jest jak ten Jonasz, który śpi. Może nie śpimy, ale może tak drzemiemy trochę, co? Może tak drzemiemy po prostu? A może jesteśmy zajęci innymi rzeczami? A może nie mamy czasu na życie kościelne, na ewangelizację, bo może ważniejsze dla nas są różnego rodzaju biznesy, a może kariera taka czy inna, a może jeszcze coś innego. Może nie mamy czasu, a może nie mamy chęci. Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie.
dostał Jonasz misję niemożliwą do spełnienia. No ale przecież jak Pan Bóg go posyła z taką misją, to chyba wyposażył go w odpowiednią broń do tej misji, prawda? Pamiętam, kiedyś dostałem taką misję do wypełnienia. Mieliśmy pojechać z bratem Markiem Rybakiem. Jeżeli gdzieś nas widzi, słucha, to pozdrawiam. To było przed laty jeszcze, kiedy istniał Związek Radziecki. Lata 80. ubiegłego wieku. No i tam bracia prosili, przywieźcie nam Biblię w języku rosyjskim. No dobrze, ale jak to zrobić? Przecież nie wolno było tego robić. Nie dało się tak po prostu wziąć Biblię i na granicy powiedzieć, a Biblię sobie wiozę w języku rosyjskim. Jeszcze gdybym wziął w języku polskim, to nie byłoby chyba problemu, ale w rosyjskim? Co prawda to już wtedy nie były takie straszne rygory, jak wcześniej jeszcze, kiedy Biblia była totalnie zakazana. Nigdzie nie można było kupić, dostać, wydrukować. Ludzie ręcznie przepisywali sobie Biblię. Opowiadali mi tam bracia, że był taki czas, kiedy Biblia kosztowała tyle, co krowa. I nie można było kupić. No i myślimy, co tu zrobić. Poszliśmy do pani Barbary Narzyńskiej, nieżyjącej już, dyrektor Towarzystwa Biblijnego. I pytamy, czy jest jakaś taka w ogóle szansa, żeby załatwić Biblię w języku rosyjskim. A ona aż się uśmiechnęła, mówi, potrzebujecie Biblii w języku rosyjskim? Mówię, no tak. Mówi, to u mnie to leży i nie wiem, co z tym zrobić. Pół pokoju miała zawalone Bibliami w języku rosyjskim. I takimi normalnymi i kolorowymi dla dzieci. No, myślimy, o, to Pan Bóg otwiera drogę. Mission impossible, ale chyba coś da się załatwić. No dobrze, jak to przewieźć przez granicę? Pomyślałem sobie, mam duży bagażnik w samochodzie, no to naładujemy tam tych Biblii i jedziemy. No ale my mówimy, no dobrze, no ale co powiemy na granicy? No będziemy udawać Greka. My nie wiedzieliśmy. Najwyżej nam te Biblię zabiorą. Ale skoro Pan Bóg nas posyła, to może jednak da się przewieźć te Biblię. Słuchajcie, przygód mieliśmy tam co niemiarę. Już do samej granicy wjeżdżamy tutaj, gdzie dzisiaj jest Białoruś, na przejściu granicznym i nagle jedziemy, patrzymy, że są jakieś takie dziury. My chcemy ominąć te dziury, takie doły. I nagle wyskakuje taki ruski soldat z kałasznikowem i krzyczy, stoj kuda, ja budu strzelać. Co się okazało? Okazało się, że trzeba było najechać na tę dziurę. On tam wchodził do środka i oglądał samochód od spodu. Przejechaliśmy dalej, potem była kontrola celna. Przychodzi celnik i pyta się, a co tam u was? Myślę, no co będę mu ściemniał? Mówię, Biblię wieziemy. Zamurowało go. Patrzy na mnie, patrzy na Marka. Pokażcie. No to otwiera bagażnik i znowu patrzy. I nie może uwierzyć. I tak myśli. A ja sobie myślę, Panie Boże, niech on dobrze myśli, żeby nam tych Biblii nie zabrał. I wiecie, co powiedział w końcu? Mówi tak. A może być jedna dla celnika? Ja mówię, pewnie, no chciałem wyciągnąć mu dać. Mówi, nie. Widzisz to drzewo tam? No, przydał mi się mój rosyjski jeszcze z podstawówki. Mówi, połóż za tym drzewem. No to dyskretnie wziąłem, zaniosłem Biblię za drzewo.
Zamknąłem bagażnik i pojechaliśmy. Mission impossible? Okazuje się, że i to jest do załatwienia. Gdybyście widzieli potem, bo pojechaliśmy w stronę Ukrainy, tam zjechaliśmy na południe, w pożarkach, w sobotę był zjazd. Tak, tak, to te słynne pożarki, gdzie przed wojną odbywały się co roku zjazdy Zjednoczenia Wschodniego, diecezji wschodniej. Słuchajcie, tam w ogóle nie było drogi dojazdowej. Jechaliśmy za kaznodzieją, który swoją ładą nas jakoś pilotował. Gdzieś pomiędzy drzewami, jakoś lasem dojechaliśmy, tam wielki budynek ludzi, nie wiem, myślę 3-4 razy tyle, co tutaj. Cały dzień przemawialiśmy, ale najbardziej cieszyli się nie z tych przemówień, tylko z tych Biblii. Niektórzy płakali. To było niesamowite. Potem były jeszcze inne przygody, ale to może przy okazji powiem. Natomiast jeżeli Pan Bóg nas posyła, a doświadczyłem tego wiele razy, to daje również warunki do spełnienia tego zadania. I tak po ludzku biorąc, no nie dziwię się Jonaszowi, że uciekł, ale przecież to był prorok. Co prawda tylko o jednym proroctwie wiemy, że się spełniło. Nie wiemy więcej, ale się spełniło. Pan Bóg przepowiadał przez niego i Pan Bóg go posłał, a on po prostu uciekł. Jeżeli Pan Bóg nas posyła, to zrobi wszystko, żebyśmy zadanie wypełnili i będzie nas chronił. Pamiętam kiedyś, jeszcze jak pracowałem jako pastor w Poznaniu, chodziłem na lekcje biblijne do takiej starszej pani. O, bardzo wiekowa już była. Często zapominała o różnych rzeczach. Mówiłem jej o czymś. Za tydzień, gdy przyszedłem, to już tam niewiele z tego pamiętała. Ale zawsze, gdy przychodziłem, a mieszkała na ostatnim piętrze w takiej starej kamienicy, jak już wiedziała, że idę, wychodziła i na całą klatkę schodową, a to była olbrzymia klatka, na głos mówiła: mój anioł przyszedł. Ja wtedy tak się zawsze skuliłem, bo nie wiedziałem, co ci ludzie będą myśleli, jak ona o mnie tak mówi. No i doigraliśmy się. Dopiero później się dowiedziałem, że mieli tego dość i chcieli mnie skrzywdzić, chcieli mnie pobić. Ale Pan Bóg chronił. Któregoś razu idę do niej, trzeba było wejść na podwórko przez taką bramę, jak to w starych kamienicach. Idę i nagle jakbym o coś uderzył. Nic nie było. No tak jakbym tutaj szedł i nagle coś mnie zatrzymuje. Tak cofnąłem się o 2 kroki, idę znowu i znów bum. Jakby jakaś niewidzialna szyba. Cofnąłem się jeszcze bardziej, poszedłem do sklepu, kupiłem sobie wodę jakąś, wypiłem tę wodę, idę znowu i znów przywaliłem w to. Wiecie, co sobie pomyślałem? Zwariowałem. Nic nie ma, a coś mnie zatrzymuje. A to Pan Bóg mnie chronił. Dowiedziałem się później, że gdybym wtedy poszedł, nie wiem, co by się stało. W najlepszym wypadku wylądowałbym w szpitalu. Widzicie? Jak Pan Bóg posyła, to i daje ochronę. No, dzisiaj uczyliśmy się w lekcjach, jak to było z Nehemiaszem. Chcieli go zabić. Ale Pan Bóg chronił go, bo był potrzebny. I my również jesteśmy potrzebni. I gdy Pan Bóg nas posyła, to sprawi wszystko, żebyśmy powiedzieli to, co mamy do powiedzenia tym ludziom.
No i już tu przeskoczę może dalej. Wracamy do Jonasza. Jonasz wreszcie zostaje zmuszony do tego, żeby głosić ponownie, znacie te wcześniejsze perturbacje z tą rybą i tam z żeglarzami. I wraca do Niniwy, no i zaczyna głosić to, co Pan Bóg nakazał. Jeszcze tyle, a tyle dni i Niniwa zostanie zburzona. Ja tak zawsze żałuję, moi drodzy, że nie możemy znać intonacji głosu tych ludzi, których wypowiedzi mamy w Biblii. Jak on to mówił? Czy to było rzeczywiście takie z przekonaniem, z miłością jakąś? Ludzie, upamiętajcie się, zginiecie, jeżeli tego nie zrobicie. Czy to może było na takiej zasadzie, a zobaczycie, a za chwilę jeszcze i Pan Bóg zniszczy was. Jak głosimy Ewangelię? Tak a propos tej intonacji, to taki przykład wam podam. Kiedyś miałem ewangelizację w Podkowie Leśnej. Moje dzieci jeszcze były małe. Moja środkowa córka Gosia była taka w wieku tych dzieci, które tutaj dzisiaj siedziały. No i gdy wyznaczaliśmy różne zadania ewangelizacyjne, to ona dostała takie zadanie, że ma podczas konkursu rozdać ludziom ołówki, żeby mogli napisać tam odpowiedzi na pytania. Była z tego bardzo niezadowolona. Jak to? Tylko takie zadanie? Przecież ona mogłaby coś więcej zrobić. No ale nie miała wyjścia, więc potem rozdawała te ołówki. I wiecie, jak to robiła? To chodziła z tym koszyczkiem, z ołówkami i tak mówiła, komu ołówek? Komu ołówek? Komu ołówek? Czy Jonasz tak mówił? Może. Można dwojako ewangelizować. Można ewangelizować w ten sposób, że zależy nam na tych ludziach. I mówimy z miłością. Mówimy po to, żeby ich uratować. Ale możemy też mówić w ten sposób, słuchajcie, wy tam niedobrzy tacy owacy, jak nie zdejmiecie tych obrazów ze ściany, jak będziecie dalej te świnie jedli, I robili jeszcze inne rzeczy i mówimy, że wydaliśmy im świadectwo. I to jest zły sposób ewangelizowania. Czas nas się kończy, ale jeszcze słówko tylko. Moi drodzy, zobaczmy na Jonasza, na sam koniec tutaj. Kiedy gniewał się, że Pan Bóg nie spuścił jednak tego ognia, wtedy, to są ostatnie trzy wersety, wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? Pamiętacie, fajnie się siedziało Jonaszowi, krzew rycynowy to potrafi mieć 3-4 metry wysokości, rozłożyste liście, w cieniu, na terenie Iraku jest gorąco, wtedy też było gorąco, więc sobie tak siedział i czekał, kiedy wreszcie te pioruny polecą i się pogniewał, bo nie poleciały. A Pan Bóg mówi, czy to warto się tak gniewać, czy słusznie jest się tak gniewać? Słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś, i którego nie wyhodowałeś, wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął, a ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła? Kochani, nie uważacie, że jakoś urwana jest ta księga? Jakoś tak dziwnie się kończy, prawda? Zobaczcie. U mnie jest jeszcze sporo miejsca, można by coś dopisać. I Pan Bóg chciałby dopisać, ale specjalnie tak zostawił, żebyśmy my może coś dopisali w swoim życiu, a może pozwolili Jemu dopisać. Czy Jonasz się nawrócił?
Bo okazuje się, że prorok też może być nienawrócony. Myślicie, że jak będziecie piastować ważną funkcję, to już to z automatu gwarantuje wam nawrócenie? Nie. I jemu też nie gwarantowało. Jonasz wspomniany jest jeszcze raz w Biblii. Gdzie? W Nowym Testamencie. Przy okazji, gdy Jezus był proszony, żeby dać znak i powiedział, tylko jeden znak będzie wam dany. Jaki? Znak Jonasza proroka. Chodziło o jego śmierć i zmartwychwstanie. Moi drodzy, czy umarliśmy dla grzechu? Umarliśmy dla złych rzeczy? I wstaliśmy do nowego życia, aby działać dla Boga i dla dobra ludzi? To jest pytanie, na które dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć. Każdy z nas, wszyscy bez wyjątku. To jest pytanie, które dzisiaj jest na końcu tej księgi. Ta księga kończy się znakiem zapytania. I dzisiaj jest czas, żeby każdy z nas odpowiedział sobie na pytanie. Gdzie ja jestem? Kim jestem? I dokąd zmierzam? Szczerze, każdy sobie niech odpowie na to pytanie. Życzę wam wielu Bożych błogosławieństw i do zobaczenia wieczorem. Amen. Dziękujemy bratu za przekazane słowo. Teraz zaśpiewajmy pieśń 180. Wesel się córko Syjonska. Módlmy się. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za Twoje słowo. Dziękujemy, że chcesz nas użyć w swojej misji. Wyposażasz nas we wszystko, co potrzebne, aby ją zrealizować. O Ducha Twojego Świętego prosimy o to, abyśmy zawsze pamiętali, że jesteśmy powołani przez Ciebie do zwiastowania dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.
Proszę teraz szczególnie o błogosławieństwo dla tego zboru. Błogosław wszystkich bez wyjątku. Błogosław nasze spotkania wieczorne również. Spraw, abyśmy uczyli się Twego słowa i korzystali na drodze do zbawienia. W imieniu Jezusa prosimy, wysłuchaj nas. Amen. Zanim zakończymy jeszcze nasze dzisiejsze nabożeństwo, to chciałbym prosić do przodu siostrę Martę Piekarską, która obchodzi dzisiaj setną, bez dwóch, rocznicę swoich urodzin. Chcielibyśmy ją przywitać, życzyć jej wszystkiego dobrego, Boże błogosławieństw, być może pomodlić się i pamiętać o niej w naszych modlitwach. Zapraszam do przodu. Może niekoniecznie na samą górę, tylko tutaj będzie wygodniej, siostrze. Chcesz powiedzieć coś do zboru? No co ja mam mówić? Dużo rzeczy. Przeżyłaś kawał życia. Słucham? Przeżyłaś dużo. Możesz coś powiedzieć dla naszego zboru. No ja nie spodziewałam się, że będę wychodziła aż tutaj, ale bardzo dziękuję przede wszystkim Bogu, że doczekałam tych lat, prawda? Wprawdzie jestem od 1946 roku i mam nadzieję, że kiedy przyjdzie Pan, to zabierze mnie do siebie, tam gdzie będę już spokojna, że nie będę umierać, bo będzie wieczne życie. Dziękuję wszystkim. Nie spodziewałam się tego, że muszę tutaj stawać przed wszystkimi, ale dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę o modlitwy, żebym jakoś doczekała, nie leżąc w łóżku, ale świadomie, żebym mogła umrzeć. Dziękuję. To pozwólcie, że jeszcze się pomodlę. Dobry nasz Panie, tak pięknie jest patrzeć, kiedy widzimy, że człowiek dożywa tak naprawdę sędziwego wieku i że jest przy Tobie i czeka na Twoje powtórne przyjście. Boże, prosimy Cię o zdrowie i jeszcze lata życia dla siostry Marty. O to, ażeby, Boże, jeśli jest taka Twoja wola, doczekała Twojego powtórnego przyjścia, żebyś, Panie, obdarzył ją błogosławieństwem i żebyś nam również pozwolił właśnie blisko Ciebie wytrwać i doczekać Twojego powtórnego przyjścia. Boże, o to Cię wszystko prosimy. Oddajemy Ci chwałę i cześć. Amen. Moi drodzy, piękna rocznica. No, życzę Wam i sobie doczekać takiego wieku. Pamiętajmy o siostrze Marcie w naszych modlitwach, a nasze dzisiejsze nabożeństwo zakończymy pieśnią i cichą, osobistą modlitwą.